Ucz się, mów, działaj! Zmiana klimatu, przegrzanie klimatu, katastrofa klimatyczna. Słyszysz te pojęcia wszędzie. A czy je rozumiesz? Mnogość informacji i sprzecznych ze sobą opinii powoduje, że nie wiemy, w co wierzyć i jak się zachować. Kryzys klimatyczny nazywany jest kryzysem wyobraźni, czyli stanem, w którym nie umiemy wyobrazić sobie, że dzisiejsze działania kształtują nasze jutro. Co w takim razie robić, aby ratować naszą planetę? Krok pierwszy. Zdobądź wiedzę na temat zmiany klimatu. Aby działać, musisz wiedzieć. Zrozumienie procesów zmiany klimatu wymaga zaangażowania i dociekliwości. Dowiedz się, jak globalne zjawiska wpływają na wszystkich mieszkańców i mieszkanki Ziemi. Wyobraź sobie ich konsekwencje za rok, dwa i za 30 lat. Oglądaj filmy, śledź wiadomości i badania naukowe. Zajrzyj do naszej biblioteczki, by poszerzyć swoją wiedzę. Krok drugi. Rozwijaj świadomość i swoje umiejętności. Rzetelna wiedza daje świadomość i umiejętności. Dzięki krytycznemu myśleniu wyłapiesz fake newsy, na przykład, że zmiana klimatu nie istnieje. Rozróżnisz działania prowadzące do realnej zmiany od tych podyktowanych interesami politycznymi lub marketingowymi. Zdobędziesz świadomość, że zmiana klimatu dzieje się tu i teraz. Zrozumiesz, jak zmiana klimatu wpływa na Twoją okolicę i powiążesz te fakty z kontekstem globalnym. Krok trzeci. Mów o zmianie klimatu. Chwytliwe slogany na transparentach, nasycone liczbami artykuły naukowe czy apokaliptyczne wizje. Na wiele sposobów próbowano już powiedzieć: ratujmy planetę. Najskuteczniejsza jest rzetelna wiedza przekazana w zrozumiały sposób. To znaczy, jaki? Unikaj sensacji i nie wzbudzaj lęku. Powołuj się na dane i źródła. Klimat nie zmienia się sam. Wpływa na niego polityka, przemysł, konsumpcja. My sami. Zmieniają go politycy, polityczki, przedsiębiorcy, przedsiębiorczynie, konsumenci, konsumentki. My sami. Mów o tym wprost. Wskazuj to, co dzieje się tu i teraz. Zmiana klimatu to nie coś, co wydarzy się za 100 lat. Podawaj konkretne przykłady ludzi, na których życie wpłynęła zmiana klimatu. Krok czwarty. Działaj. Indywidualnie. Opowiadaj o zmianie klimatu, na przykład na swoim blogu. Zrób listę klimatycznych postanowień i zmieniaj nawyki. Pomoże Ci w tym nasz kalendarz klimatyczny i plakaty ścieżki do celów. Z rodziną. Sprawdź, jak możecie oszczędzać energię. Czy nie marnujecie żywności? Zadbaj o zmianę w domu. Zaproś bliskich do gry w klimatycznego Piotrusia. W szkole. Zaproponuj zmiany, które pomogą chronić klimat. Namów szkolną społeczność i dołączcie do programu One Planet for All. Razem dla klimatu. Z lokalną społecznością. Zastanówcie się, co możecie zrobić dla planety. Może będzie to ogród społecznościowy, wyprzedaż garażowa albo jadłodzielnia. W pojedynkę nie zatrzymasz zmiany klimatu, ale masz moc wpływać.
wpływania na innych, działając indywidualnie, wśród najbliższych, w szkole, w lokalnej społeczności i globalnie. Razem możemy uratować klimat. Mówmy o zmianie klimatu.